Myślę, że na tak zwanym 35-leciu hip-hopu nie było bardzo wielu przedstawicieli tego nurtu. Było tylko kilku jakby przyklaskujących te dzikowi. Taki wiec poparcia dla Tedzika, dla jego jakiejś misji, dla jego popierdolonej głowy, dla jego historii z pod tytułem Wypromujmy Płytę. Gdybym zrobił takie samo 35-lecie w Poznaniu, byłoby... O 100 tysięcy więcej przedstawicieli tego nurtu. Także, jeżeli Teda chciał wykazać, że ten beef to jest Warszawa kontra Peja, czy hip-hop kontra Peja, to się myli, bo wiele osób z Warszawy, wiele składów jest mi przychylnych i raczej staje. Jeżeli nie po mojej stronie, to ma własne wyrobione zdanie na ten temat. I należałoby sobie zadać pytanie po chuj, tak naprawdę te urodziny, po to, żeby polepszyć PR Jacka, który jest jakby totalnym fejkiem. Brak słów.